Halo, dzień dobry. Dzisiaj chciałbym Wam opowiedzieć o najlepszych sposobach na odnowę poczytalności w Don't Stealth. Możemy podzielić te metody na dwie kategorie, na efekty natychmiastowe i ciągłe. Przykład, podniesienie kwiatka odnowi nam 5 punktów Sanity, efekt natychmiastowy, natomiast stojąc przy glomerze w zależności od dystansu będziemy odnawiali maksymalnie 6,25 poczytalności na minutę, efekt ciągły. Myślę, że jest to w miarę proste. Najszybciej jest używać oczywiście efektów natychmiastowych. Jednak wiąże się to zazwyczaj z o wiele dłuższym zbieraniem przedmiotów, które pozwolą nam odnowić naszą poczytalność, jako że zazwyczaj korzysta się tu z różnego rodzaju jedzenia. A kiedy najbardziej nam zależy na czasie? Oczywiście w trakcie walki, dlatego efekty natychmiastowe, jak zjedzenie kilkunastu przepieczonych zielonych grzybów, kaktusów, lodów, żelkowych sałatek czy innych dań stosuje się podczas klepania bossów. Dokładną rozpiskę sposobów na odnowę poczytalności podlinkuję Wam w opisie filmu. Możecie przejrzeć, co Wam najbardziej pasuje, jednak wydaje mi się, że wcześniej wspomniane jedzenie jest najlepsze, przez co nie widzę potrzeby utrudniania sobie życia na siłę. Ciągłe efekty się stosuje w momencie, w którym jeszcze nie czujecie się na siłę na walkę z shadowami lub zwyczajnie nie macie na to ochoty. Jedną z najprostszych i najskuteczniejszych metod jest spanie. Odnawia ono w together punkt poczytalności na sekundę kosztem głodu. Czyli jeżeli przeznaczycie w czasie nocy 2 minuty na sen, odnowicie aż 120 punktów, co powinno Wam starczyć spokojnie na te 4-5 dni swobodnej eksploracji. Super opcją w trakcie zimy jest tam oszanter, który odnawia podczas noszenia aż 6 punktów na minutę. A jako, że dodatkowo chroni postać przed zimnem, jest idealnym rozwiązaniem na tę porę roku. Możemy się też bawić w wianki, cylindry, jednak wartości, jakie one odnawiają, są według mnie niewarte uwagi. To samo tyczy się glomera czy gwiazdy. Nie neguję, że odnawiają one poczytalność w miarę skutecznie, jednak czas spożytkowany na nie jest o wiele dłuższy niż w przypadku snu, więc zwyczajnie po co? No chyba, że jako miły dodatek. Jednak nie tworzyłbym tego materiału, żeby Wam powiedzieć, że spanie jest spoko, bo jest coś lepszego od spania. Stacyjki odnawiające poczytalność w dniach późniejszych oparte na koronie królowej pszczół. Konwertuje ona negatywne efekty ciągłe na pozytywne o połowę słabsze. Zatem po przyjrzeniu tabelki z negatywnymi aurami trzeba wybrać pozycję, która będzie najmniej zabójcza i będzie najskuteczniej obniżała poczytalność. Macki są dobrą opcją pod warunkiem, że macie w drużynie Wickerbottom, która stworzy Wam pole tych podziemnych dziadów. Wystarczy wtedy założyć koronkę, biegać dookoło i w minutkę wyleczycie sanity do pełna. Natomiast w przypadku, kiedy nie macie Wicker, niestety pozostaje Wam albo wieczne dodżowanie mszojelenia, co nie jest zbyt zalecane, lub stworzenie arenki z koszmarnymi kwiatkami, które możemy uzyskać nawiedzając standardowe kwiatki, a jeśli Wam mało, możecie dołożyć parę drzewców. W dniach początkowych warto zaprzyjaźnić się z paroma świniami i pościnać z nimi drzewa. Podczas wspólnej pracy aura przyjaznych świń wynosi aż 25 punktów na minutę, jednak normalnie będą się one od nas dystansować. Podczas ścinania drzew możecie stać ramię w ramię nawet z 5 przodownikami pracy, co sprawi, że Wasza poczytalność będzie rosnąć jak Bitcoin w 2013 roku. Sposobów jest naprawdę dużo. Willow może stać przy ogniu, Maxwell ma pasywną aurę dzięki swojej dzikiej pewności siebie, Wormwood może dbać o przyrodę, czy nawet dosiadając bawoła łaką czucha. Dlatego jeszcze raz polecam artykuł w opisie. A co gdyby tak wszystkie te metody połączyć? Oczywistym jest to, że wybieramy Maxwella. Do tego dokładamy kurtkę z Bilgera, parasol, bawoła łaką czucha, pole mackowe i bardzo dużo gwiazd. W tym ustawieniu udało mi się wyciągnąć aż 700 punktów sanity na minutę. Aczkolwiek taka stacyjka, choć niesamowicie wydajna, zżera kilka lodowych bereł i działa jedynie 2-3 dni, więc raczej nie polecam. Jakby jeszcze pokombinować, możemy do arenki dodać leśnego szkieleta albo 10. Jego aura wynosi maksymalnie aż 400 punktów na minutę, jednak utrudnia on poruszanie się na arenie
palenie, przez co śmierć z rąk macek jest kwestią chwili. Co nie zmienia faktu, że udało mi się nieco podbić wartość do 750 psanity na minutę. Jest to wartość absurdalna i nikomu niepotrzebna, więc po co to właściwie zrobiłem? To jest zwyczajnie śmieszne. Dziękuję więc za oglądanie. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Zapraszam na wieczorny live około 20. Jeżeli macie jakieś porady co do odnawiania sanity, zapraszam do dzielenia się w komentarzach z mniej doświadczonymi kolegami, a może i sam się czegoś dowiem. Do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć!